Szanowni Państwo, obserwuję życie parlamentarne od lat i wiem, że grzęźnie ono w jałowych, niewiele wnoszących dyskusjach. Dotyczy to zwłaszcza Senatu, który jako Izba Refleksji powinien stać na straży Konstytucji i dobrze stanowionego prawa. Niestety stał się wyłącznie maszynką do głosowania według zachcianek rządzących. Zapewniam, że Senat może robić dużo więcej niż w rzeczywistości robi. I dlatego chcę być Państwa głosem w Senacie. Odpowiedzialnym i uczciwym. Szanowni Państwo, 13 października to czas wyborów. Czas wyborów ludzi, na których możemy liczyć, którzy potrafią przez swoją skuteczność, swoje działanie, doświadczenie, wiedzę być naszymi reprezentantami w Parlamencie Polskim. Jednym z nich, wierzę, jestem przekonany, że będzie pan senator Stanisław Gorczyca, który z okręgu 85 kandyduje do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Tam, gdzie jest to możliwe, chcemy, ażeby reprezentowali nas ci, którzy wiedzą, co to znaczy parlamentaryzm, co to znaczy demokracja. Tak też będzie, jeżeli Państwo zagłosujecie na pana Gorczycę.